Miałeś nie jęczeć na początku, jak ludzie. Ale ja jęczę teraz z bólu, okej? Ale mnie boli. Ma, mama mi mówiła właśnie, że zawsze jak coś boli, to dobrze jest ojojać. No wiadomka. W sensie samemu sobie tak. Wiesz co jest najgorsze? Policjanci też powinni właśnie ojojować. Jak ja byłem pokrzywdzony, i poszkodowany. Będę... Ojo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 j
złamanie otwarte. Wiesz, flaki wyszły tak. Nas uczyli, że najważniejsze to jest ojojać. I potem potem cię zabieramy. Tak. Dalej mnie boli. No i bez ten sam ciebie nagrywamy w jeden dzień. Możesz mieć rację. Powiedz mi, kochany, jak już się tak człowiek przyjedzie do tej Warszawy, no, powiedz mi, czemu... pociągiem. Właśnie czemu te wasze pociągi jeżdżą tak... Jak nasze? Wasze, nasze wspólne pendolino, nie no, nasze. No ale do Warszawy, a nie z Warszawy. Bo naprawdę się... Do Gdańska, mój drogi. Nie pamiętam, kiedy ostatnio pociągiem. No właśnie, to jest śmieszne. Młody dzisiaj przyjechał do Warszawy nagrywać Alesy. Mówi, że przyjedzie pociągiem, ja zdziwiony, on zdziwiony, PKP w szoku. This is unbelievable. I co? Włodek wsiada w pendolino, nie w jakiś tam zwykły trolejbus. Nie, zwykły trolejbus. Bał się. I to nie ile? Byle jak, półtorej godziny opóźnienia. A po ilu minutach, czy tam godzinach od wyjazdu z Krakowa? Zaraz po, 20 minut. No to jeszcze w Małopolsce się bał, to wtedy do mnie i szczępisz rej, jak on się zepsuł w Małopolsce. Ziomek. Nie, on się nie zepsuł. Linia trakcyjna. To tym bardziej Małopolska winna. Linia trakcyjna się zerwała. Powiem wam, że gdyby nie to opóźnienie, to całkiem spoko. No, się jeździ pociągami. Całkiem spoko. Siadasz sobie, kawka, kanapeczka, laptopik, internet. Ale przez 2 godziny, a nie. No. Jedziesz jakiś mutant. Chyba zombie, co teraz robisz? Wyprzedzić, nie wyprzedzić? Zastanawiasz się? Nie, słuchasz te muzyczki, wiesz, oglądasz memy. Ten pierwszy moja myśl, w końcu mam czas, żeby sobie pooglądać memy. Chciałem cię zapytać, Karol, jak śpisz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze ja śpisz? Ja zawsze, cały z czego wynika twój dobry sen? Z czystego sumienia, wodeczku. Z czystego sumienia. Myślisz? Nie. Nie, bo to mnie zmartwiło, bo ja słabo śpię. No, no. Ja zawsze dobrze spałem. A ja właśnie kiedyś dobrze spałem chyba. I przestałem. Dobrze zaczęło się dręczyć. A co, wymieniliście ten materac? Wymieniliście materac. Wymieniliśmy jest lepiej. Czuję się lepiej. Może jest za ciepło w pokoju. Może jest za ciepło w pokoju. Ja kocham, jak jest zimno. Ja się wolę obudzić w nocy, że jest mi zimno i dołożyć sobie jedną kołdrę i po 30 sekundach znowu śpię. A ty masz w ogóle tą kołdrę grawitacyjną. Dociskającą, przyciskającą. Skąd wiesz, że mam? Powiedziałeś mi tydzień temu. Pożyczyła mi Ewa. Czemu ja źle śpię? Powiedz mi, czemu ja źle śpię? No sumienie mycie, sumienie cię Na przykład co? Ale źle ci się śpi na nowym mieszkaniu, czy na starym też się źle spało? Też mi się źle spało. Na starym się spało jeszcze gorzej. No może temperatura? Może temperatura, może to, że przed snem jeszcze albo siedzę na smartfonie, albo oglądam jakiś film. I jesz przed snem? Nie, raczej nie. Raczej nie. Bo jak wiem, że jak zjem przed snem, tak bezpośrednio przed snem, to mi się dużo gorzej śpi. Ile pijesz kawy dziennie? A piję. Ile? Ale ja nie właśnie... A ile? Nie, no czasem w ogóle, a jak jest dzień pracowy, to jak ze dwie. Ale to jest dziwne, bo ja kawy nie piję dla kawy. Ja kawę piję tylko po to, żeby mieć co pić. Ale nie o to chodzi, ale chodzi o to, że ty sobie możesz ją tak pić, no, ale kawa działa. Nie działa. Na mnie nie działa. Zrób sobie tydzień bez kawy. Co? Zrobiłem więcej bez kawy. W ogóle no to zrób sobie tydzień bez kawy i zobacz, jak będziesz spał. A, jak będę spał, okej, okej, dobra. To nie jest challenge. Dobra, mi kawę zrobiłeś. Powiedziałeś, że chcesz. A nie mogłeś zapytać, a nie będzie ci to przeszkadzać w śnie? Nie, bo jeszcze nie wiedziałem, że masz problem ze snem, wodeczku. Wiedziałeś, już sam powiedziałeś tam, mówię. Musisz... Powiedz mi, co ja muszę. Nie, powiedz mi, co ja muszę. Oczyścić sumienie muszę. Powiedz mi, co ja muszę. Najpierw musisz powiedz iść do spowiedzi, oczyścić sumienie. No, do spowiedzi nie chodzi tylko po to, żeby oczyścić sumienie. Po co? Nie wiem, bardzo dawno nie byłem. Musisz pojednać z Bogiem. Ja jestem totalnie stary sztama z Bogiem. No nie jesteś tak daleko, jak ci się wydaje. Trouble falling asleep at night? Try this 5-minute activity before you go to bed. Pani doktor. Dzień dobry, pani doktor. Doktor Saroja Sripati. Zajmuje się snem, dobrym snem. I radzi tutaj, o co warto zadbać, zanim się pójdzie człowiek położyć spać. Pół godziny przed snem. Z dala od ekranów. Unikać kawy i alkoholu. Alkohol może pomóc zasnąć, ale obniży jakość snu. Oczywiście. Trzymanie się stałych takich rytuałów. Czytałem to. Żeby ciało wiedziało, że idziesz spać. Iść spać o tej samej porze, budzić się o tej samej porze. W łóżku masz tylko spać i uprawiać seks, a czytanie nawet, żeby nie robić w łóżku czytania. Wydaje mi się, że może chodzić bardziej o czytniki, nie? Jakieś tak. Kindle czy iPady. Można słuchać podcastów albo guide medytacji takiej. Najciekawsze w tym artykule jest to, że
ponoć, okazuje się, i też są na to badania, zrobienie sobie checklisty, listy zadań. Na następny dzień. Tak, ale też co w tym dniu, bo to bardziej chodzi o to, co w tym dniu zrobiłeś i co jeszcze cię czeka, pomaga ci usnąć, bo cię głowa nie dręczy. Ja tak zauważyłem ostatnio, że mam... Że co? Że zamartwiam się, matko, mam jeszcze tyle rzeczy. I mówiłem to nawet ostatnio znajomemu, że pomaga mi na rozładowanie tego, że mam to, dopiero zajmowanie się tymi rzeczami. No ale w nocy nie będę się tym zajmował, no bo no, nie. No, no. I jedyne, co mogę wtedy, to się zamartwiać. A faktycznie jakby zrobić sobie listę, że to byłoby chyba łatwiej. It's true. Czyli żeby sobie zapisać. Tak, przed snem. A, to ja to zrozumiałem, ja też dość szybko czytałem ten artykuł. Wydawało mi się, że chodzi o to, żeby sobie właśnie poukładać, co jutro chcesz zrobić w głowie, że to cię uspokaja. To też może. A ty mówisz, żeby w ogóle to zrobić w jakimś notatniku. Tak, bo tutaj gość, który pisał ten artykuł, mówi, że on po prostu zaczął sam dla siebie coś takiego robić. I potem jakież było jego zdziwienie, jak się dowiedział, że robienie listy przed snem pomaga zasnąć, bo zauważył po prostu po sobie, bo nie spał dobrze, nie miał dobrej jakości snu. Sorry, ale jest tak bardzo jest dla 35-latków. Przysięgam. Próbuję sobie teraz wyobrazić, czy w pierwszej scenie nie były takie tematy. Zrobilibyśmy temat, nie, czy podchodzilibyśmy do niego tak poważnie, jak ty teraz, bo ty teraz mówisz serio, ponieważ ciebie też to dręczy. Nie, no, to jest ciekawe. Totalnie, za chwilę będzie problem. Dokładnie to miałem powiedzieć. Czekam na pierwszy placement leków na zaburzenia erekcji. Już wywalę się. Stary, wiesz, jak to działa? Nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliśmy taki limit. I to taki placement. LS jest już dla starych ludzi, to jest fakt. W sensie, jakby wiem, że oglądają nas też młodsi niż my, oglądają nas studenci. Niech się przyzwyczajają. Ale mi chodzi o to, że LS Lekkostronicie zawsze był programem, w którym my jednak staramy się mówić o rzeczach, które wypływają z nas. Bo nie da się robić 5 odcinków na niby. Nie da się robić 5 odcinków, tak jak jest na przykład, nie wiem, Dzień Dobry TVN i oni dostają ci prowadzący narzucone tematy. No. Tylko przez to, że oni mają krótko i mają gości, a ty wtedy na gościa zrzucasz jakby wagę rozmowy. Ale my tu mamy tylko siebie i tematy, nie? Więc nie możemy gadać o rzeczach, które są nieinteresujące dla nas, albo nie wypływają z nas, albo nie powodują u nas jakiegoś tam... Możemy, ale będzie nieciekawe wtedy, nie? Jesteśmy starzy. Powitanie przed intrem będą tak. Karol, jak sikasz, to masz taki strumień. Nie, ile kropel dzisiaj? Ile kropel dzisiaj? Dużo czy... Jest taki piękny film Paolo Sorrentino, Młodość. Nie wiem, czy widziałeś Młodość. To jest o kurorcie w Szwajcarii. Tam jest też ten pan... Geriatron 1000. Lepszy niż Geriatron 500. Dano, Paul Dano. I tam jest właśnie Michael Caine i Harvey Keitel są starymi takimi przyjaciółmi przez całe życie i tam jest taki leitmotiv przez cały film, jak oni, wiesz, idą na spacer rano. Tak, ale są trochę starsi, idą na spacer rano i jeden drugiego pyta, ile dziś wysikałeś kropli? A ten mówi tak, 4 albo 5. A Michael Caine tak, 4 czy 5? a on tak. 4. Dajcie znać, jak oglądacie LSA i wchodzi mama do pokoju. To włączacie. To mama mówi, o, ciekawe. Bo jeżeli tak jest, to już ten czas. Wyłącz to, co oglądasz, zatruwa ci głos. To tak jest. To tak jest, myślę. Będziemy te materace ortopedyczne reklamować. O, odnośnie materaców. Właśnie. Jest to łóżko, a to mnie zaciekawiło. No to nie? Inteligentne łóżko Xiaomi 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro. I teraz powiedz to od tyłu, nie? Mart? Zacznijmy od tego, że takie materace są dostępne. Szpitalne takie. Nie, możesz kupić łóżko z regulowanym elektrycznie materacem, który się będzie wyginał. To nie jest nowość. Takie materace są dostępne. Od już dawno ktoś na to wpadł, no stary, no bez przesady. To, co wydaje mi się, że jest nowością i czego nie słyszałem nigdy wcześniej, to, że faktycznie ono trochę jak te aplikacje mają, czy już łóżko samo, ma monitorować jakość snu, obserwować tętno, oddechy, ruchy ciała. Coś, co w telefonach aplikacje mają już od ładnych kilku lat. Od dawna Sleep Cycle jest przecież. Samodzielnie wykrywa chrapanie. Tak. I na przykład... Podnosić tylko tę część ciała, gdzie jest głowa, żeby przestać chrapać. To jest ciekawe. Brzmi to szalenie. Czy chciałbym tego przetestować? Bardzo. Udźwig do 600 kilo, więc się zmieścisz. A, to jest tylko tyle. No to tak nie... No co chciałeś? Jeżeli mnie podniesie, bo ja chrapię, no to też no osoba, która śpi obok, też podniesie. Musiałby być dwa osobne materace, bo jakby nawet jedna część się podnosiła, to wtedy by wygięło materac. No, to nie jest jakiś koniec świata. To takie rzeczy już są. No ale to kosztuje 4500, a nie 15 tysięcy. No dobra, no. Ty, a propos smart rzeczy, a to dopiero będę mówił. No. Wiesz, co już mam zamontowane? Ten kibel, turbo kibel.
Ten, co psika w tyłek? Tylko jeszcze jest niepodpięty do prądu. A, bym wam opowiadał w lesie. Gruba strasznie rzecz. A będziesz filmiki nagrywał od dołu? No. Odnośnie mieszkań, to słyszałeś, że... A, że Glepiński. Tak, Polacy nie chcą, Karol, żeby Adam Glepiński kierował NBP. Nie rozumiem. Wyniki sondażu. Nie rozumiem. Zdecydowana większość, bo 49... To są hejterzy. To dzisiaj i jutro. Mhm. Jest posiedzenie Sejmu, na którym właśnie będą głosować nad przedłużeniem kadencji. Jest, właśnie wiesz, że w ogóle jest wątek osobny, czy on w ogóle może brać udział. Tak, 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 słyszałem. No i najwięcej przeciwników kolejnej kadencji obecnego prezesa NBP jest w grupie osób w wieku 50 i więcej lat, 55%, oraz 35-49. Czyli ludzie, którzy mają kredyty. Naprawdę? I najwięcej przeciwników ma wśród osób z wyższym wykształceniem i też osób, które mają wyższe dochody, to też. Wydaje mi się, że jak ja bym był Adamem Glepińskim, to byłoby mnie stać na autorefleksję, która by polegała na tym, że sam bym przed sobą był w stanie do lustra powiedzieć, że z 39 milionów Polaków, okej, okay, nie wliczając dzieci nikt i tak nie dalej. Robi. Nie. Że znajdzie się ktoś lepszy ode mnie w tym, co robię. I może nie jestem najgorszym wyborem, bo nie mówię tak, że pan jest najgorszym wyborem, ale zdecydowanie uważam, że dałoby się zastąpić pana kimś lepszym. Ale to wtedy nie będziesz zarabiał miliona złotych rocznie. No to nie jest najważniejsze w życiu. Nie jest najważniejsze w życiu. No może on się już przyzwyczaił, może jest fajnie. No, wiem, ale tu chodzi jednak o Polskę. Wie pan, panie Adamie, w sensie chodzi o nas wszystkich. Chodzi o zwykłych obywateli, chodzi o przyszłość naszych dzieci. Przecież to jest najbardziej bezczelna osoba na stanowisku, od jakich od lat było słychać. Jego wypowiedzi, to jest w ogóle jakaś feria bezczelności wobec ludzi. Komorowski dostał tak w kampanii wyborczej, jak powiedział, że weź kredyt, zarabiaj więcej. Za Kaczyńskim do dzisiaj się ciągnie z pieprza i dziadu, jak powiedział raz. A Glapiński co robi, co konferencję, wychodzi z jakimś po prostu bezczelnym tekstem do ludzi, którzy płacą dwa razy wyższe raty kredytów teraz. I w ogóle i on dalej jest okej. Okay. Kolejne poziomy bezczelności pokonane. Liczy się to, co Rada zdecyduje. A to, co tam jest w dyskusji, to jest co zdarzyło się w Vegas, pozostaje w Vegas. Powiem ci, może nam brakuje czegoś takiego. Czego? Tego? Takiej pewności siebie tam, gdzie jej nie ma. Nie. Bo my jesteśmy w czymś dobrze, na przykład, nie, a potrafimy cały czas w siebie wątpić. Glapiński nie jest dobry. Nie, nie mówię, że on jest dobry, tylko no że to, co ma w sobie, może nam troszkę tego brakuje. Że, to jest bezczelne. Wiesz, ja mogę na przykład zrobić coś super, a potem wszyscy powiedzą, a potem wrócę do domu, tak kurde, słabe to jest. Właśnie on ma na odwrót. Wszyscy mówią, ej, idź do domu, a ty wracasz do domu i sobie myślisz, Dobrze to ogarnąłem. I na konferencji fajnie im powiedziałem, i powiedziałem o tych Chinach trochę. Wszyscy się śmiali. Tak, dobrze, fajnie tak powiedziałem. A ci, co mnie hejtują, nie no, w S-klasie właśnie masz te pochylane fotele. Tak. Czekaj, jestem twoim szoferem. Prawda? Panie prezesie, jak tam dzisiaj poszło? No, słuchałeś w radiu, czy nie? No słuchałem, panie prezesie. Co myślisz? Adamie? Super im powiedziałeś. Prawda? Najbardziej mi się podobają, jak te żarciki dajesz na konferencjach, bo przynajmniej jest nudno. No. Wszystkie, elegancko tam powiedziałeś. Drineczek najpierw, czy od razu do domu? Gdzie jedziemy? Myślisz, że jego życie tak wygląda? Przepraszam. A że w aucie? No bo tu jeszcze spotkanie. A że w aucie? No jak jeździ z klasą, to ma barek, nie? Nie no, miał Maybacha. Ale we S-klasie chyba też jest. Maybach to jest klasa. Nie. No to jest tylko bieda, to jest tylko S-ka, włody. To jest bieda wersja. Wygląda tak samo. Widzę, że nie Władnie pogrążaj się. Dlaczego ty odczukujesz, że ten mnie wychowany? Widzę, że to jest Maybach, nie? Dwa kolory, wielkie fele, takie bardziej zawsze ma. No i jest przy sali VIP-a, tamten pewnie nie. No i co, to taka różnica w tych światłach jest? Jakaś? Nie, w ogóle nie chodzi o zewnętrze. Wszystko chodzi o wnętrze. Dusza! Ale z całym szacunkiem, Mercedesy w środku. No. What the hell? Że co, że LED-owa? Jakieś takie, no takie... takie ale wszystkie samochody teraz mają taki vibe. Nie, wszystkie samochody teraz mają taki vibe, stary. Wszystkie samochody mówisz, że wszystkie samochody mają minimalistyczny vibe, ale Mercedes ma w sobie coś takiego, mam wrażenie, że odchodzi od tej takiej, wiesz, statecznej, stoickiej kultury Mercedesa, takiego, wiesz, porządnego auta, to wygląda trochę... Bo jest różowy LED, o to ci chodzi. Projekt Volvo. Bo jest różowy... Wygląda jak Volvo. Od kiedy Volvo jest takie cheesy jaggy? No jak ty gadasz? Nie, mówię, że ma taki panel taki, wiesz, tak jak Volvo kiedyś miało, że tu miało przerwę między panelem a... To nie, no okej. Okay. A kierownica ładna. Skóra dobra. Tył jest fajny. I to jest S-ka, to nie był Maybach chyba. Nie stać nas na takie rzeczy, więc nie musimy o tym gadać. Dlaczego nas nie stać? Według Glapińskiego przecież to wystarczy tylko się uśmiechnąć do życia, a życie uśmiechnie się do ciebie. No właśnie 100% się uśmiechnie do mnie. No dokładnie tak. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Napiszcie Wódkowi koniecznie, czym się różni S-klasa od Maybach. No będą są tacy, co od razu wymienią, po prostu raz, dwa, trzy, cztery. To było tak naprawdę, Włodek? To nie jest dla Ciebie oczywiste? Nic dziwnego, że jeździsz po prostu BMW kombi. Nie płacz. Stary, ja w ogóle chciałbym być... Chciałbym być kierowcą kogoś bardzo bogatego. Ja też. Tak, żeby ale chwilkę, ale tylko chwilkę. Żeby zobaczyć, tak żeby tak właśnie... Parę dni. Taką więź. No to nie, no, musiałbyś zbudować najpierw więź. No. Parę dni tak wiesz, i jedziesz miejsce i czekasz, nie? Nie mogę teraz, siedzisz i czekasz. I codziennie rano normalnie, wiesz, koszula, krawat. Musisz jeździć bezpiecznie, ale czasem trzeba bo się spieszy, nie? Ale wszystkie mandaty to wiesz, to się załatwi.
Możesz jechać szybko, mandaty nie są ważne. A myślisz, że znani politycy tacy, ale nie tylko politycy, ale znani politycy, jak jeżdżą z kierowcami i kierowca dostanie mandat za coś, to robię tak, że to znika? A to nie przecież policjanci bardzo często po prostu nie dają mandatu. Albo chyba jak jesteś ministrem, to przecież puszczają cię po prostu. No to by znaczyło, że możesz jeździć jak chcesz po drogach. Nie mijała, nie wyprzedzała cię nigdy na S7 jakaś kolumna rządowa, stary? Musiałaby być wtedy na kogucie, a tak po prostu chyba nie. A, no to pewnie i tak, i tak. A ja myślę, że po prostu ich puszczają. Że zatrzymają. Tak. Ale jak zobaczę, co się tam się dzieje, to po prostu mówię, a przepraszam bardzo, proszę jechać. Sobie nie? Mówią, nie róbmy sobie nawzajem problemów. Nie, ja myślę, że policjant przepraszam, a przepraszam bardzo, proszę jechać. Takie jest moje zdanie. Tak mi się wydaje, że tak jest, nie wiem, czy tak jest, ale mi się wydaje, że tak jest. Dobrze, jeżeli jest wśród nas policjant albo ktoś, kto chciałby anonimowo nam napisać, jak jest, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Trzeba tylko założyć. Założycie po prostu nowy mail, może być nawet z Proton Maila, z czegokolwiek. Właśnie ten z Coca-Cola przed Proton Maila. Tak? Czyli grubo. Anonimowo, no. Czyli grubo, no dobrze. I napiszcie nam, chętnie się dowiemy i przeczytam w odcinku. Tymczasem trzymajcie się, widzimy się już jutro i bądźcie lekko stronniczy. Bonjour l'amour à Venuxen, ei satamassa Rodoksen, näin vertaan hoidon landeiden, kun kuljet kääntyy miesten päät, ja uusa alkaa yskittää.